Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, idąc tak sobie brzegiem plaży nad morzem, rozmyślając o wierze, wierze, która jest też takim chodzeniem po wodzie, święty Piotr, kiedy zobaczył kroczącego Pana Jezusa po jeziorze galilejskim, po morzu galilejskim, to żeby sprawdzić, czy to jest prawdziwy Pan Jezus, że wystarczy, że powie słowo, to on też, Piotr, będzie mógł chodzić po wodzie, to uwierzył w to słowo, rzeczywiście. I Pan Jezus powiedział, przyjdź. I jak zaczął iść po tej wodzie i wierzył w to, to czynił rzeczy niemożliwe. Tylko, jak już mówiłem, święty Piotr miał czasem takie chwile zlotów i załamania. Jest bardzo podobny do nas w tym takim przeżywaniu wiary. Możemy się odnaleźć w tym świętym Piotrze. Z jednej strony kochał Pana Jezusa, z drugiej strony też przeżywał kryzysy. Kiedy już był bardzo blisko Pana Jezusa, zaczął tonąć. I wtedy zaczął wołać, Panie, ratuj. To jest piękna modlitwa w takich sytuacjach, kiedy przeżywamy kryzys wiary. Kiedy wydaje się, że wszystko już zaczyna nas wciągać i przegraliśmy. Ale jest wtedy blisko Pan Jezus. Wyciąga rękę i wyciąga z tej sytuacji. I jest bardzo blisko. Muszę powiedzieć, są do siebie przytuleni. Piotr jest uratowany. I to jest też obraz wiary, że my wszyscy, którzy wierzymy Panu Jezusowi, jesteśmy ludźmi uratowanymi przez Pana Jezusa. To On nas wyrwał z niewoli, wyrwał z niebezpieczeństwa śmierci. I to jest właśnie dobra wiadomość dla nas. Posłuchajmy też, jak Pan Bóg do nas przez te fale przemawia, a mianowicie chce pokazać, że nawet po takich falach potrafi przejść do nas. I my możemy do Niego też się przedostać, jeżeli Mu zaufamy, zauwierzymy Jego Słowu. Nie ma w życiu człowieka takich przeciwności, takich fal, które mogłyby powstrzymać w tej drodze do Pana Jezusa. To człowiek sam się może powstrzymać, ale jeżeli chce, jeżeli będzie wołał, to Pan Jezus da mu taką siłę. Ale trzeba wołać, Panie ratuj. Panie, powiedz, przyjdź i mocą Twojego Słowa przyjdę do Ciebie. Wierzę, że Twoje Słowo ma moc zmienić moje życie. Popatrzmy, moi drodzy, jeszcze na te piękne fale, na ten zachodzący, jeszcze nie zachodzący, zachód słońca, tak? No, to raczej słońce zachodzi, nie zachód słońca nie zachodzi. Tak, moi drodzy, popatrzmy, jak to jest pięknie. Dziękuję Panu Bogu, że mogę tutaj być. Niech Wam wszystkim Pan Bóg z tego miejsca śle wszelkie łaski i wzmacnia naszą wiarę, byśmy coraz bardziej wierzyli Panu Jezusowi, Jego Słowu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.